Jedną jeszcze z takich wielkich przygód, która wczoraj nas spotkała na sam przyjazd. 33. Ale co, ty zamówiłaś 3 kanapki w końcu? I ile zapłaciłaś? 350. 350. Ja. A przed chwilą jedną znalazłam kanapkę za 55, aha, ale delivery było 87. Ja, bo to pewnie gdzieś tam z Phuket, znaczy z tego, z Phuket City czy coś. A to i tak skamali. Skamali? Siemanko, właśnie byliśmy na zakupach dzisiaj, na samych owocach i woda. Teraz musimy to dźwigać po tych ciężkich schodach. Och. Ach, a ja mimo wodę kokosową. Schody nie są ciężkie, tylko kurcze strome, a zakupy są ciężkie. No ale już wszystko jasne. Jest mi też bardzo, bardzo dużo. No, bardzo dużo schodów. Nie 10 schodów, tylko 100 schodów. No. Dorota coś kiedyś mówiła, że 100, ale nie wiem. Ogólnie ciągną się i ciągną. Zobaczcie. Masakra. A zakupy naprawdę ciężkie. Ale się zmęczyliśmy. Wiesz co, zapytaj mamy, czy już je myła, czy nie. Ale chyba tak, wczoraj tu myła i myła. Takie zakupy zrobiliśmy. Kupiliśmy dużo ananasków, bo ja dzisiaj sobie robię dietę ananasową. Takie ananaski małe są najpyszniejsze. Ananasowo. O kurde, tu jakieś już takie na teraz, żeby zjeść. Ananasowo, papajowo, awokadową. To są trzy rzeczy, które tylko dzisiaj będę jadł. Ananas, papaja, awokado. No. I mam bułę. A ty masz bułę. To jest taka bułeczka i to jest w środku chynka i ser. Mhm. No, takie rzeczy. Dobra, to ja zabieram się za chrupanie moich ananasków. I za chwilę papaja. A ja teraz będę odgrzewać. To jest wskazane, że najpierw otwieramy, wsadzamy do mikrofalówki i mamy go. I mamy super niezdrowe jedzenie, ale to na szczęście skończy się, ale za niedługo się to na szczęście skończy w twoim wykonaniu. Te małe ananaski zawsze były najsmaczniejsze, są i chyba będą, tylko za taką paczuszkę tych ananasków trzeba zapłacić 60 batów, to jest jakieś prawie 8 zł, a jeden duży ananas kosztuje 40 batów i tak zastanawiam się... Czy nie bardziej by się było opłacać tego dużego? No właśnie, nie wiem co lepiej, tylko te mogą być smaczniejsze, ale kurczę... No, trochę drogie, ale w sumie niedużo, bo skoro jeden ananas kosztuje 40 batów, no to on gdzieś jest taki, a to kosztowało 60, miałem jeszcze jeden więcej. Kurczę, ciężko powiedzieć. W każdym razie tanie to nie było, bo za to wszystko zapłaciłem ponad 50 zł, a tutaj nie ma wcale dużo, więc, bo te ananasy 60, kupiłem 3 paczki, to jest prawie już tam 200 batów i wielka. Ta papaja musiała być chyba też droga, no ale też jest ogromna. Ogromna papaja. Ta papaja? No. Serio? Pamiętasz? Skąd wiesz? Pani mówiła, że chyba 95. 95? No. A, okej. Okay. No i Emma sobie kupiła jeszcze takiego, Jezus, kokosa. Za 40 batów. Ale w sumie awokado też jest duże, bardzo duże. Więc też pewnie tanie nie było, no jest naprawdę duże. Nie jest taki mały pyrdek, jak nieraz się kupuje, tylko taki trzy razy taki. A to jest mała bułeczka za 32 bat. Aha. Mango, kurde, one się takie, one jest, trzeba je szybko zjeść, bo one już go bierze pomału. To mango było drogie bardzo, bo kosztowało z 40 albo 50 batów. Kurczę, no drogo jakoś mi się wydaje. Cheetos są dobrzy. Ale drą się. Mówię, że biorę się dzisiaj za gotowanie, gotuję takie dania, takie dzisiaj green curry, penang curry. Jak ci smakuje mój obiad? Już nie próbowałam. A, no to lepiej spróbuj, bo stałem 2 godziny przy garach. Podupie leciało. No, Emi, twój kurczak jak? Dobry. No, mam nadzieję. Ale my w domu nie mamy gazet przecież. A, mamy, ja zaraz jeszcze sałatkę zrobię. No i jest jeszcze sałatka. Wszystko jest, to co miało być, to wszystko jest. 2 godziny zrobione, no ale takie pyszne, że żadna restauracja tego nie zrobi. Co? No.
Najlepszy pęk jaki jadą. Ale brzydko ten śpiewa. Jest taka jeszcze tutaj jedna świątynia. To z tej drugiej to przynajmniej ten pan to jakoś tak ładnie śpiewa. A ten to się tak drze, że po prostu naprawdę dałby sobie spokój. Skąd oni się tu w ogóle wzięli? Mi się wydaje, że to chyba jest zależne od głośnika. Nie wiem. Ten ma jakiś taki trzeszczący, a tamten ma taki ładniejszy. Spokojniej to brzmi. W każdym razie dzisiaj w planach były tylko owoce. No i się posypało. Poszło jedzenie normalne, do tego teraz kawa i jeszcze przed chwilą był Snickers. No nie tak to miało wyglądać, ale... na szczęście mały Snickers na dwoje. Mały Snickers na dwoje, mała kawa, no kawa tam akurat nic nie przeszkadza, no ale... Ale obiad, kurczak i to wszystko, no nie, dzisiaj miało tego nie być, naprawdę dzisiaj... No bo sam chciało mi się gotować, no to co mam zrobić? Dobrze, że te wszystkie śpiewy trwają minutę, dwie, to chociaż tyle, dobrze, tylko że to jest tak, o 5 rano, później jakoś, później właśnie, o 12? A, później koło właśnie 16 i jeszcze chyba koło 18, to chyba z 4 razy dziennie, 4 razy. W ogóle chyba oni też mogą 5 razy dziennie się modlić, bo to jakoś jest coś tam, już czytałam, że to zależy chyba od... miesiąca, ale będą mają jakieś coś tam, nie? Jak mają te posty, jakieś różne rzeczy. Mm. Ale 4 to taki standard. Darkale, się prezentujesz tą swoją miotełką? Kupiłeś sobie miotło i teraz będziesz tak sprzątać wszystko? No i odlecę. No. Będziesz mi wyczyścić tę szybkę, tę kamerę w telefonie. Jak już mam, to sprzątam, no. Będziemy tu siedzieć tyle czasu, to trzeba w porządku siedzieć. Nie było końca. Nie ma lipy. Tak siedzimy, właśnie jeszcze myślimy, no gdzie te krzesła można kupić. No i tak chyba będziemy jeździć po tych wszystkich sklepach i szukać tych krzeseł. Mówię o krzesłach, bo te są fajnie wyglądają, ale są niewygodne. Niewygodnie się na tym siedzi. Twarde i tak źle wyprofilowane. Może kanapę masz z tyłu, nie mogę. Może kanapę. Z którym jesteś zmieścić kanapę. Zbieramy się zobaczyć zachód słońca, ale prawdopodobnie już nie zdążymy, bo mamy takie ruchy jak sujki za morze. Ale za to jaki porządek mamy w domu. Sam zrobiłem. Miękka zabawka. Ej, czekaj, bo nie słyszę okrzyków mamy, że to nie ja zrobiłem ten porządek. Dam ci się nacieszyć. Ale tu posprzątałem dzisiaj. Zrobiłeś obiad i jeszcze posprzątałeś, wszystko poukładałeś. Ja, no po prostu to moje wzorowy mąż. No dokładnie. Tati, patrz, jaki mam opak. Dobra, Emma, widziałaś, jakim jestem wzorowym mężem. Dobra, ja idę zobaczyć, czy jest jeszcze ten zachód słońca, bo jak jest, ja go po prostu chcę zobaczyć. Kurczę, no zdążyliśmy, ja pierniczę, nie wierzę. Patrzcie na to, ale dosłownie ostatnie sekundy, dosłownie ostatnia minuta jeszcze tego słońca, w sumie no już o minutę za późno, ale jeszcze jest. Dobra, idziemy się nacieszyć. Ale teraz nie wiem, czy słychać tego pana. O, słychać coś. Ten tak ładnie śpiewa. Ten ładnie śpiewa. Jak byłam tutaj i czytałam książkę o 12, jak śpiewa, też oczy zamknąłem, tak samo się wczuwałam. Kurde, nie wiem, czy tutaj drugi raz szybko trafimy do tego sklepu. Znaczy, sklep wiemy, gdzie jest, ale nie będziemy mieć po co tu po prostu się kolejny raz zjawiać. Tu jest po prostu wszystko, patrzcie, tutaj są oleje, a tutaj są opony, a tutaj są pałeczki, nie, jakieś, nie wiem, co tu jest. Tu po prostu jest taki miszmasz, jak ich mało. Czy to jest cena 85 batów? Czy to jest cena 85 batów? No prawdopodobnie tak. Ale to jest tak gorąco od tego dachu, że po prostu zdechnąć idzie. Aż mi się w głowie. 85 batów można kupić nową, a oni pożyczają ją tutaj za 50, to tutaj pewnie zostanie. No. Może to przybitko, to jest 100% na jednej macie. No. Raz klient pożyczy i już jest zwrócony cała inwestycja. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć za leżakami, za krzesłami raczej. Za krzesłami, które... O, coś w tym stylu. Przydadzą nam się po prostu na balkon, bo te, które mamy na balkonie są po prostu bardzo niewygodne. I sobie chyba chcemy kupić takie po prostu jakieś krzesła, tylko są trochę małe, Dorka. To nie są te wygodne.
Nie wiem, czy to się będzie na tym wygodnie siedziało. Spróbuję, ma. No, ma jest mała. Dla Emy chyba, że takie małe. Co? Nie, jest wygodne. Dla ciebie wygodne. Na Dorka. Jak siądziesz, to się chyba złamie. Tak? Miękkie. To lipa. Trzeba znaleźć te duże, całkiem duże, wielkie. Ale na tych siedzeniu siedzi. Twarde. Jest bardziej twarde. No, czekaj, sobie usiądę. O, ale to jest jazda. O, patrz, tu są te. Ciekawe, ile kosztują. U nas tak coś też dziwnie cieknie, ale to już mają nam w cenie wymienić. 165 batów, chyba coś koło 20 zł. Wąż z... tym, ale tak jest u góry gorąco w tym sklepie, że a na dole śmierdzi, bo na dole jakieś ryby sprzedają, nawet jeszcze dania jakieś gotują. To jest po prostu wszystko. To jest taki chyba market, jak, znaczy nie market, tylko jest taka chyba hurtownia. No, to taka właśnie coś hurtownia, no. Tu jest wszystko. Tak, tu jest wszystko. Płyn do chłodnicy, jakieś kleje, tutaj. No, to se sprawdzają farbę, jaki kolor ma farba. O, maszynki jakieś do włosów, czajniki. Słuchaj, są w ogóle pistolety na klej. No. Jakieś rzeczy, w ogóle nikt nie wie, co to jest. W ogóle jakieś żelazo, jakieś kruszanie. Właśnie. O, do prądu, gniazdka, kable, latte, lampeczki, kaski nawet. Ej, nawet kaski są. O, wietraki, kaski, ja pierdzielę. Chusteczki, garnki, suszarki. Tylko kurczę, nie ma dużych krzeseł. Ja pierniczę, o, kuchenki, no. A ciekawe, te wiatry... Ale to jest w ogóle podzielone. Tu kuchenki, to jakieś płyny do pukania ust, szampony tam, wiatraki. Idę zobaczyć na cenę wiatraków jeszcze tylko. 690 batów, nawet pająki są. Już idę. Tutaj wiatraki, ja tu idę, a tu taki pająk, pajęczyna. No ale dobra. A co? Gdzie nigdzie, to tam dawali takie wiaderka z lodem nam? Aha, to takie na lód. Na lód takie. 2,5 za 109 batów. Aha. 105. Za ile? 105 batów. Aha. Są jakieś większe takie. No, to taki byłby fajny, no. No. Się. O, jakie tu są wiaderka na lód. O kurde. To chyba na jakieś, nie wiem. Na dobrą imprezkę. To jest fajne takie, nie? No to fajne, no. Na co? Sorry. Już odchodzę. Tam nie pytaj, co się dzieje. Gdzie? No tutaj. Jest taki bajzel, to wszystko pomieszane. Bajzel? Ale to... ale na pewno czadowe. Uważajcie, bo tutaj jest dużo pająków. Patrz, tutaj są trzy. Tu są trzy, a tam jeszcze jeden łazi. To jest jeszcze czwarty. No. Ja, to jest tam, ja tu jestem wysoki i idę prawie głową po suficie, to zaraz ściągnę. Miotła czerwona, no rzeczywiście, zarębiste. No jest zarębiste. No, weź od razu pozmiataj te pająki tutaj, co są. Bo one są ten... Wszystkie są te takie, wiesz, takie włochate, no, a to jest taka zwykła miotła. O God, jak tu jest gorąco. Oh my God. Gorąca kamera. Bierzemy tą podłogę jeszcze, nie? Nie wiem, dobra. Naprawdę potrzebujemy? Nie, no mogę nie mieć podłogi przez 3 miesiące. Ale pani będzie nam sprzątać raz w tygodniu podłogę. Kurde, co? Kurde, taką... Emma lata na miotle, a ja miałem taką nadzieję, że kupimy tutaj te super krzesła. Ja, takie mają wygodne krzesła na plaży. Normalne, takie fajne, białe, plastikowe. Duże, takie wysokie oparcie, szerokie. A tu, ale tu jest miszmasz, ale tu jest miszmasz. W tej części sklepu tak po prostu śmierdzi, że naprawdę idzie zdechnąć. Bo tutaj są chyba ryby sprzedawane, nie Dora? Czy co tu było? Tak, chyba ryby gdzieś tam. Tam dalej chyba po lewej, czy gdzieś. Tak jedzie na cały sklep, że naprawdę nie idzie wytrzymać. Oh my God, ale wali. O, tutaj jakieś mięsa. Ale to mięso tak nie śmierdzi. Tutaj są jakieś ryby, ale to te ryby też tak nie za bardzo śmierdzą. No może trochę, ale to chyba nie te ryby. Nie wiem, w każdym razie tak coś wali, że... Chodzie mi, zdechniesz. Gdzie mama się zgubiła? Gdzie mama? Nie, gdzieś tu przed sobą mama. Dorka! Jest. Łazi z tą swoją miotłą, ale jednak różową.